Jak wydawać rozkazy? Jak kazać ludziom, żeby robili to, czego chcemy, a nasze polecenia, żeby były realizowane? To częste pytanie, które zadają mi menadżerowie. Szczególnie młodzi menadżerowie, ale, ale starsi też. I trudno jest, mi się wydaje, znaleźć jakąś dobrą, uniwersalną odpowiedź. Aczkolwiek jest taka jedna bardzo dobra książka, gdzie moim zdaniem jest większość mądrości w temacie zarządzania. To jest Mały Książę. Tak mówię zupełnie poważnie. To książka, która wydaje się cieniutką bajką dla dzieci, ale zawarte w niej porady i wskazówki przydadzą nam się też w pracy. W rozdziale dziesiątym mamy moim zdaniem genialne wskazówki związane z tym, jak wydawać polecenia, kiedy wydawać polecenia i co się kryje za mądrym autorytetem szefa. W takim razie posłuchajmy, a potem się zastanowimy, jak to się. Odnosi do naszej pracy. Planeta Małego Księcia krążyła w okolicy planetek 325, 326, 327, 328, 329, 330. Zaczął więc od zwiedzania tych planet, aby znaleźć sobie zajęcie i czegoś się nauczyć. Pierwszą zamieszkiwał król, ubrany Purpurę i gronostaje. Siedział na tronie, bardzo skromny, lecz majestatyczny. Oto poddany! Krzyknął król, gdy zobaczył małego księcia. Mały książę spytał: Widzisz mnie przecież po raz pierwszy? W jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać? Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty. Wszyscy ludzie są poddanymi. Zbliż się, abym cię lepiej widział. Powiedział król, bardzo dumny, że nareszcie może nad kimś panować. Mały książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie mógłby usiąść, lecz cała planeta zajęta była przez wspaniały płaszcz gronostajowy. Stał więc nadal, a ponieważ był zmęczony podróżą, ziewnął. Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla, rzekł monarcha. zakazuje ci ziewać. Nie mogę się powstrzymać, Odpowiedział mały książę, bardzo zawstydzony. Odbyłem długą podróż i nie spałem. Wobec tego rozkazuję ci ziewać. Od lat nie widziałem ziewających. Zaciekawia mnie ziewanie. No, ziewaj jeszcze. To jest rozkaz. To mnie oni śmiela. Nie mogę więcej, powiedział czerwieniąc się mały książę. Hmm, hmm, odrzekł król. Wobec tego rozkazuję ci to ziewać, to. Bełkotał chwilę i wydawał się podrażniony. Królowi bardzo zależało, aby jego autorytet był szanowany. Nie znosił nieposłuszeństwa. Był to monarcha absolutny, ponieważ jednak był bardzo dobry, dawał rozkazy rozsądne. Jeśli rozkaże, zwykł mówić, jeśli rozkaże generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego, to nie będzie wina generała, to będzie moja wina. Czy mogę usiąść? Spytał skromnie mały książę. Rozkazuję ci siąść powiedział król, podciągając majestatycznie jedną połę grono stajowego płaszcza. Mały książę był zdziwiony planeta była maleńka nad kim król mógł panować Najjaśniejszy panie powiedział, proszę mi wybaczyć moje pytania rozkazuję ci pytać pospiesznie powiedział król. Najjaśniejszy panie a kim najjaśniejszy pan rządzi wszystkim. Z wielką prostotą odpowiedział król. Wszystkim? Król dyskretnym ruchem wskazał swoją planetę, inne planety i gwiazdy. Tym wszystkim? Spytał mały książę. Tym wszystkim? Odpowiedział król, ponieważ był to monarcha nie tylko absolutny, ale i uniwersalny. I gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają? Oczywiście, odrzekł król. Słuchają natychmiast. Nie znoszę nieposłuszeństwa. Mały książę zachwycił się taką władzą. Gdyby on ją posiadał, mógłby widzieć jednego dnia nie 43, ale 72, a nawet 100, a nawet 200 zachodów słońca bez przesuwania krzesełka. A ponieważ był trochę smutny z powodu swej małej opuszczonej planety, ośmielił się prosić króla o łaskę. Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę mi zrobić przyjemność. Proszę rozkazać słońcu, aby zaszło. Jeśli rozkażę generałowi, aby jak motyl przeleciał z jednego kwiatka na drugi, albo rozkaże mu napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, a generał nie wykona otrzymanego rozkazu, kto z nas nie będzie miał racji? Ja czy on? Jego królewska mość odpowiedział stanowczo mały książę słusznie. Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Jeśli rozkażesz twemu ludowi rzucić się do morza, lud się zbuntuje. Ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne. No więc, jak jest z moim zachodem słońca? Przypomniał mały książę, który nigdy nie porzucał postawionego pytania. Będziesz miał twój zachód słońca. Zarządzę go. Lecz zaczekam w mądrości rządzenia, aż warunki będą przychylne. Kiedy to będzie? informował się mały książę. Hmm, hmm, zamruczał król, badając gruby kalendarz. Hmm, to będzie około, około, to będzie dziś wieczorem o godzinie 19.40. I zobaczysz, jaki mam posłuch. Mały książę ziewnął, żałował straconego zachodu słońca. A poza tym. Już się trochę nudził. Nie mam tu nic do roboty. Odejdę. Nie odchodź, odpowiedział król, który był tak dumny z posiadania poddanego. Nie odchodź, mianuję cię ministrem. Ministrem czego? Hmm, sprawiedliwości. Ależ tu nie ma kogo sądzić. Nie wiadomo, rzekł król. Jeszcze nie zwiedziłem mego królestwa. Jestem bardzo stary. Nie mam miejsca na karoca. Chodzenie mnie męczy. Och, ale... Ja już widziałem, powiedział mały książę, wychylając się, aby rzucić okiem na drugą stronę planety. Tam także nie ma nikogo. No wobec tego będziesz sam siebie sądzić. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry. Ja, powiedział mały książę, mogę się sądzić, byle gdzie. Nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj. Hmm, hmm. Zdaje mi się, że gdzieś na mojej planecie jest stary szczur, słyszę go nocą. Będziesz mógł od czasu do czasu sądzić tego starego szczura. Będziesz go mógł skazywać na śmierć. W ten sposób życie jego będzie zależne od twojej sprawiedliwości, lecz za każdym razem ułaskawisz go, aby go oszczędzić, bowiem jest tylko jeden. Ale nie lubię skazywać na śmierć, odpowiedział mały książę. I już odchodzę nie, rzekł król. Mały książę, który skończył już przygotowania do podróży, nie chciał martwić starego monarchy. Jeżeli wasza królewska mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać rozsądny rozkaz. Niech mi na przykład wasza królewska mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty. Zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające. Ponieważ król nie odpowiedział, mały książę po chwili wahania wyruszył w drogę, wzdychając z ulgą. Mianuję cię moim ambasadorem! Wykrzyknął jeszcze król. Był bardzo pewny siebie. Rośli są bardzo dziwni, mówił sobie, mały książę. Może już znasz te wszystkie porady, które przez chwilą przeczytałem, nawet może nie trzeba ich interpretować, już ruszasz do roboty, naładowana, naładowany pozytywną energią i dobrymi. Podpowiedziami, a być może jednak potrzebujesz się chwilę zastanowić, ale gdzież tu w przygodach małego księcia mamy sytuację zarządzania? Myślę, że takim pierwszym bardzo ważnym punktem jest to, że polecenia wydajemy w taki sposób, żeby była szansa ich realizacji. Każde polecenie, każdy rozkaz musi być realistyczny. Musi, musi być do zrobienia. Tutaj król mówił o tym, że jeżeli on rozkaże generałowi, aby jak motyl przeciął z jednego kwiatka na drugi, to kto z siebie zrobi głupka? Generał czy władca, jeżeli takie polecenie wyda? Jeżeli w twojej pracy będziesz kazać ludziom w ciągu dwóch godzin zrealizować projekt, który wymaga całego tygodnia i tego nie zrealizują, to tak naprawdę to będzie świadczyło o tym, że twoi ludzie są niekompetentni? Czy ty jesteś niekompetentnym szefem? Tam się wydaje, że to, że to bardzo ważne. No i też król wspominał w tym rozdziale o tym, że autorytet opiera się na rozsądku. Także możemy budować autorytet, ten też strukturalny autorytet, gdzie wydajemy polecenia, pod warunkiem, że te polecenia są rozsądne. Ale tutaj też król nam wspomina, że wydawanie poleceń i autorytet opierają się nie tylko na, tym, na władzy na tej możliwości, którą mamy z naszej organizacji, struktury, żeby wydawać polecenia, ale też naprawdę wglądu w siebie. Ten radzi mojemu księciu, aby sam siebie też osądzał. Takż. Wobec tego będziesz sam siebie sądzić. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego, ale jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry. Tak? Jeżeli stanę w prawdzie, jeżeli będę Wiedział, kim jestem i co, co we mnie siedzi, to dużo łatwiej będzie mi wydawać polecenia. Można powiedzieć, taki rozdział, bajki, ileś dużo słów, a tylko takie dwa wskazania, tak, żeby, żeby wydawać rozsądne polecenie, żeby mieć wgląd, wgląd w samego siebie. Ja jestem przekonany, że w zarządzaniu wszystko jest proste. Tylko jest niełatwe, no bo jest ogromnym wyzwaniem to, żeby to wdrożyć. No bo, jakież to proste, żeby wydawać tylko takie polecenia, które mogą być zrealizowane, ale jakież to też niełatwe, bo w sytuacji, gdy jesteśmy zdenerwowani, gdy jesteśmy pod presją, gdy wpadamy w taki automatyzm myślenia, wydajemy polecenia, które są nierealistyczne. Wszyscy po chwili zdajemy sprawę, że straciliśmy twarz, bo właśnie żeśmy wydali ludziom polecenie, którego oni nie będą w stanie zrealizować, w związku z tym czeka nas ta konfrontacja z rzeczywistością. Gdy przyjdzie ten moment, kiedy to polecenie miało być zrealizowane, kiedy ten, to zadanie miało być wykonane, był termin, nie było możliwości zrealizacji i wtedy będziemy musieli z tego wybrnąć. Także na to pytanie otwierające dzisiejszy odcinek, jak wydawać polecenia, jak rozkazywać ludziom, jak sprawić, żeby ludzie robili to, co chcę, no to przede wszystkim. Czekać na sprzyjające okoliczności, czy jeżeli masz pomysł na jakieś polecenie, na jakąś sytuację, to tak jak król tutaj czekał na godzinę 19.40 na zachód słońca, żeby powiedzieć, ma mieć miejsce zachód słońca, to podobnie też w okazjach biznesowych, w zarządzaniu warto czekać na sprzyjającą okoliczność i też dbać o rozsądek zarządzania. Mam nadzieję, że ta prosta rada, ale mądra, moim zdaniem bardzo głęboka rada pomoże Ci spojrzeć z dystansem na to, jak wydawać polecenia i, i polecam Ci moim zdaniem najlepszą książkę na temat zarządzania, czyli Małego Księcia.